Anita nie ma nic, bo ona ciągle biedna. Należy zgłaszać wszystkie takie przypadki. Nie znaczy to jednak, że problem został rozwiązany. W tym sezonie dojdzie jeszcze do kwitnięcia. Sam barszcz Sosnowskiego nic nie ma. W zetknięciu ze skórą dotkliwe oparzenia. W domu Łebkowskich przy Francuskiej może otworzyć się klub. Tak alarmują mieszkańcy Saskiej Kępy. Za inwestycje odpowiadają właściciele takich lokali jak Stacja Powiśle i Syreni Śpiew. Po inicjatywy poinformował właściciel klubów. Jak zapowiada, na razie całość będzie odbywać się w ogrodzie z letnim projektem. Dalsze plany zdradzane nie są. Ładna kępa. Oni martwią się przede wszystkim o okoliczną trawę oraz hałas.